No, gotowe. To są granice Polski. Mieszka tu około 38 milionów ludzi. Część z nich, zaledwie kilka procent, to osoby, które należą do mniejszości narodowych i etnicznych. Jedną z tych mniejszości są Niemcy. Mniejszość niemiecka mieszka o tutaj, tutaj i tutaj. Przyjmuje się, że mniejszość niemiecka liczy między 200 a 300 tysięcy osób. A właściwie skąd ci Niemcy się tutaj wzięli? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy spojrzeć wstecz. Polacy i Niemcy są sąsiadami od 1000 lat. W średniowieczu granice ziem polskich przebiegały tak. Właśnie wtedy ludność krajów niemieckojęzycznych zaczęła osiedlać się na tych terenach. Granice zmieniały się wielokrotnie, a rejony, które zamieszkuje mniejszość niemiecka, były powiązane z różnymi formami państwowości niemieckiej. Między I a II wojną światową część wschodnich terytoriów Niemiec przypadła Polsce. Mieszkała tu wtedy mniejszość niemiecka, która liczyła prawie milion osób. Wszystko zmieniła II wojna światowa, rozpętana przez Niemcy. Zwycięskie mocarstwa zdecydowały o zmianie granic i w ten sposób Polska utraciła swoje ziemie na wschodzie, a uzyskała nowe tereny, które dotąd były niemieckie. Większość mieszkających tu Niemców musiała opuścić swoje ojczyste strony. Komunistyczna Polska miała być, zgodnie z wizją nowych władz, państwem jednonarodowym. Mimo to władze polskie zdecydowały o pozostawieniu części Niemców w Polsce. Byli to głównie fachowcy z kopalń w Wałbrzyskiem na Dolnym Śląsku i robotnicy rolni w państwowych gospodarstwach na Pomorzu Zachodnim. Wielu Niemców pozostało też na Górnym Śląsku. W tym regionie Polski do dziś mieszka największa liczba ludności niemieckiej. A jednak właśnie tutejsi Niemcy musieli najbardziej ukrywać swoją tożsamość. Władze komunistyczne uznały bowiem, że Niemcy zamieszkujący Górny Śląsk to jedynie zgermanizowani Polacy. Wniosek taki wysnuto m.in. ze względu na języki, którymi posługiwali się mieszkańcy tego regionu. Niemiecki, polski i gwara śląska mieszały się i płynnie przechodziły jeden w drugi. Jednocześnie rozpoczęto usuwanie śladów niemieckości z przestrzeni publicznej oraz zakazano nauki języka niemieckiego w szkołach i zwalczano jego używanie. Przełom sierpnia 1980 i powstanie Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność przyniosły zmiany także dla Niemców. Przedstawiciele Solidarności zaczęli publicznie mówić o mniejszościach narodowych, co dało Niemcom nadzieję na poprawę ich sytuacji. Wtedy mniejszość niemiecka podjęła pierwsze próby swobodnego organizowania się. Rok 1989, przełomowy dla historii Polski, był równie ważny dla mieszkających tu Niemców. 4 czerwca 1989 roku na Górze Świętej Anny odbyła się pierwsza po wojnie publiczna katolicka msza święta w języku niemieckim. W tym samym dniu, w pierwszych częściowo wolnych wyborach parlamentarnych sukces odniosła Solidarność. Wkrótce powstał pierwszy niekomunistyczny rząd z Tadeuszem Mazowieckim na czele. W swoim exposé stwierdził, że mniejszości narodowe powinny czuć się w Polsce jak w domu. Kilka miesięcy później w Krzyżowej odprawiono tzw. mszę pojednania. Kanclerz Niemiec Helmut Kohl i polski premier Tadeusz Mazowiecki przekazali sobie znak pokoju. Ten gest stał się symbolem nowego rozdziału w stosunkach polsko-niemieckich. Mniejszość niemiecka mogła wreszcie wyjść z ukrycia, mówić w swoim ojczystym języku, a także pielęgnować swoją kulturę i tradycje. Dzisiaj jedną z podstaw prawnych regulujących funkcjonowanie mniejszości niemieckiej w Polsce jest ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku, a także artykuł 35 Konstytucji RP, ustawa o stowarzyszeniach oraz umowy międzynarodowe. Niemcy w Polsce mają zagwarantowane prawa do zachowania swojej kultury, nauki języka niemieckiego w szkołach oraz do aktywnego udziału w polityce. W kilkunastu polskich gminach językiem niemieckim można posługiwać się w urzędach, a podróżnych witają tablice z nazwami miejscowości w dwóch językach. Mniejszość niemiecka jest obecna w przestrzeni publicznej i dziś jest to czymś zupełnie naturalnym.
Niemcy prowadzą też swoje przedszkola i szkoły, sieć szkółek piłki nożnej, niemieckojęzyczne media. Organizują atrakcyjne inicjatywy społeczno-kulturalne, które cieszą się zainteresowaniem nie tylko wśród osób związanych z mniejszością.